Być może dzisiaj jest Twój dzień, dzień zapobiegania samobójstwom. Statystyki Światowej Organizacji Zdrowia mówią, że każdego roku aż 800 tysięcy osób na świecie odbiera sobie życie. A na każdą śmierć przypada dodatkowo 20 prób, które się nie powiodły. A jak to wygląda w Polsce? Wskaźnik samobójstw w naszym kraju wynosi 16,2 na 100 tysięcy osób podczas gdy światowa średnia to 10,5, a europejska to 13,7 na 100 osób. W Polsce liczba samobójstw mężczyzn jest prawie najwyższa w Europie i wynosi 23,9 samobójstw na 100 tysięcy mieszkańców. Kobiety robią to 8 razy rzadziej. Zwrócę jeszcze Twoją uwagę na dwie rzeczy. Część osób, które umiera w wyniku samobójstwa, w rzeczywistości chce zwrócić na siebie uwagę, pokazać swój problem. Osoba, która rzeczywiście chce popełnić samobójstwo, nie mówi o tym, po prostu to robi. Oznacza to nie mniej, nie więcej tylko to, że jeżeli ktoś mówi o tym, że ma myśli samobójcze, daje sygnały, które o tym świadczą, tak naprawdę zwraca twoją uwagę, licząc na to, że zostanie uratowany. Zareaguj, ponieważ część śmierci wynika z tego, że ktoś, chcąc zwracać na siebie uwagę, tej uwagi nie otrzymał i przelicytował się. A skąd wzięły się moje słowa na początku tego filmu, że może być to twoje święto? Każde uzależnienie jest swego rodzaju samobójstwem, śmiercią na własne życzenie. Zwróć uwagę na to, że tak naprawdę statystyki dotyczące uzależnienia i śmierci z tym związanych są częściowo zafałszowane. Lekarz w akcie zgonu napisze na przykład marskość wątroby, zapalenie płuc, albo wypadek komunikacyjny, nawet jeżeli było to związane z nadużywaniem alkoholu. Dlatego nie znamy prawdziwej statystyki dotyczącej ilości zgonów z powodu nadużywania alkoholu. Na koniec chciałbym zaapelować o twoje działanie. Jeśli ktoś w twoim otoczeniu mówi o myślach samobójczych, zareaguj. Jeżeli uważasz, że masz problem z alkoholem, zareaguj. Może warto pomyśleć już dzisiaj, co zrobić, aby zapobiec niepotrzebnej śmierci. Jeśli chcesz wiedzieć więcej na temat uzależnienia od alkoholu, znajdziesz mnie na YouTube. Zapraszam na swój kanał do wolności.